dzień na scenie kameralnej. Ja robię Bangurego Oscara Wilde'a dlatego, że mam potrzebę, chęć od dawna, żeby zmierzyć się z gatunkiem, jakim jest komedia. Mam wrażenie, że żyjemy w świecie, który jest niezwykle ponury. Jest tak dużo teraz rzeczy, które są ciężkie, przytłaczające, że jest potrzeba, żeby trochę się, że tak powiem, rozluźnić i popatrzeć na świat w jakiś sposób bardziej kolorowy, jasny. To jest czysta zabawa, dlatego że tak jak White sam powiedział, że udało mu się napisać komedię zupełnie o niczym, coś takiego powiedział o tym. No i to nie jest tak do końca, no bo to, że to jest o niczym, powoduje, że trzeba znaleźć w tym coś. No i jak odpowiesz sobie na pytanie, co w tym jest, no to są formy. Takie przybieranie ich. No i to jest czysta zabawa. Nie musisz być cały czas co możemy zróbmy, tylko zanim to wygląda super, super, tak jak biegniesz, ale rzeczywiście ty jak Oskar teraz zrobiłeś szeroko te... To będzie coś, czego jeszcze Państwo nie widzieli. To będzie dużo abstrakcji, dużo ruchu, dużo zaskoczenia, chyba też dla nas. Dużo naszej dobrej energii, dużo zabawy, to na pewno. To jest taki świat, w którym... Tożsamość jest płynna, to jest o takim marzeniu trochę o tym, że każdy mógłby być kim by chciał tak naprawdę i to jest ta fantazja i bezczelność. Ta lekkość ma polegać na tym, że nie mamy narzuconych norm społecznych, tylko możemy po prostu być kim chcemy. Tak, normy... Być tak bardzo kolorowi, jak nam akurat podpowiada umowa. Możemy jeszcze raz. No, praca choreograficzna w tym spektaklu jest... spora dosyć, ponieważ pracujemy, mamy dwa obiekty, dwie rzeźby jako scenografię i aktorzy muszą jakby gdzieś pomiędzy znaleźć tą obecność i ja czuwam nad tym, żeby po prostu kompozycja i ruch, taniec był tutaj cały czas na jak najlepszym jakimś takim poziomie, żeby wypełnić tą przestrzeń, żeby też... A pytanie jest ciągle same. A gdzie mam patrzeć? Tu czy tu? Według mnie magią tego gatunku, jakim jest farsa, to znaczy całkowita, bezczelna możliwość zmian zasady świata, w którym to się odbywa. Kompletnie nieprawdopodobne zwroty akcji. Próbujemy, pracując nad tym, zachować gdzieś ten taki bezczelny, właśnie anarchistyczny, kampowy charakter tego tekstu. Dla mnie też wyzwaniem jest to, żeby zrobić po raz pierwszy spektakl, w którym nie będę się jakby silił na jakiś uczony przekaz na serio. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić do Teatru Wybrzeże na spektakl Bangury, w którym zagram Cecylię Cardiu. I życzę Państwu dobrej zabawy, przynajmniej takiej, mam nadzieję, jeszcze większej niż tej, którą my będziemy mieli na scenie. W styczniu, 9. Przychodźcie. Super.